Są jakieś modyfikacje wrzucone graficzne? Nie wiem. A tu się to tylko odbywa? Kuba, rozjebie ci i uda. Pozdrawiam cieplutko. 6 zł i 15 groszy. Fajnie. A to i tak tutaj, tak? Tu i tak. Ogólnie nie ma czegoś takiego, że jest Twitter. Taki oto. Dzięki Łukasz za 10 gwiazdek. Trzeba się będzie przyzwyczaić do tego, że jest w telefonie. James Black, tak? Dobrze pamiętam. Tak, ze sprzątającej. Dzień dobry! Zbrojownik, opiekunek, radyjko, broń palna. Dobry, dobry.
No. Czyli był ten motocykl tam? Broń palna, nie? Taser, latarka, jak pałka. Raporcik. Jakby co przestawiłem. No i szale, dziękujemy za wypełnienie obywatelskiego obowiązku. Czekajcie na kolegę. Klucze masz. Wy się znacie wszyscy? No tam z jednej jednostki. Jakaś konkretna sprawa? Tak, 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 tak. Dobra, a, dobra, no to zapraszam. 196 numer znaki, dany Scofield, czy pomóc? Dzień dobry, potrzebowałbym tego... pistoletu bym potrzebował. A po co panu pistolet? Ma pan zezwolenie, proszę pana? No właśnie, nie mam. Ono to nie mogę wydać. Poza tym, proszę pana, nie jesteśmy sklepem z bronią. Dobra. To chciałbym... To inaczej, jeszcze raz. Chciałbym się dowiedzieć, jak mógłbym uzyskać broń w tym miastu bezprawia, gdzie wszystko i wszyscy czekają na moje dobra materialne. No jak? Jak najszybciej, proszę pana, jak najszybciej. Tutaj pan dobra, obok panowie, pana poinstruuje mnie, więc nie jestem obecny w tym temacie. Mhm. No to kolejny no jak? Się trzeba wziąć. No mógłby się pan zająć? No, on świeży na rybie będzie w końcu. O, będę miał kurde. Czego? Co? Dziękuję. Nie wiem. Kupson. Nitro, wybierasz się na film Proceder. 6 zł i 15 groszy. Departamentu Sprawiedliwości. No! I wszystkie informacje dokładnie to oni tam mają. A ja mam taki pomysł, a co jeśli by mi pan kurwa swoją tutaj giwerę pożyczył i ten... Nie no, niestety nie mogę służbowej dawać. Kurde, James. Po co pan broń? Dobra, masz, niech stracę. A jak to z odznakami jest? Mamy mieć te same co tam? Czy masz tutaj napiwek i wyskakuj z giwerki. Co, 5 dolarów? Tak. Zobacz sobie tam na naszym... To, to na rozmnożenie jest, na farta. Okej, okay, przyda się, no nie, niestety nie mogę. Dobra, czyli co, Departament Sprawiedliwości, tam pozwolenie, tak? To, a tutaj... A tutaj nic ten, nie jesteście w stanie załatwić, tak? W sensie oni mają tam wpisane niektórzy, no, a niektórzy, co dołączyli tam później do jednostki, nie mają i ja nie mam. Co mieliście. Kurwa, no bo ja miałem 60. Czy mogę mieć, czy nie mogę? Ty! Słuchaj. Masz ten pistolet? Nie mam, ale mógłbym wyrobić licencję. No to w sensie, jestem psychologiem. Dobra, o. No to biegł się, nie? No tak, tylko nie wiem, czy ktoś jest z departamentu. Dobra. Już ci sprawdzam. Mogę zrobić. A dobra, masz pozwolenie na broń? No ja obecnie nie mam, bo nie jest mi potrzebna. Ale taką mogę ową jakby. Tak, nie oferuj. Tylko biegł się tam, wpisujesz, nie? No ale ja tak nie mogę, no proszę pana. Masz kurwa notes i notuj. No ale ja... Dobra, ja... proszę pana. Znakami... No co? Ja wam powiem tak. No ale tutaj to musimy pojechać na biuro. Myślę, że... To coś kosztuje? To myślę, że powinniście... No... Taka rozmowa, będzie kosztowała 1000 dolarów. Za dużo. Mogę dać 15. Dolarów? Dolarów. No to, proszę pana, no. Ja też muszę jakoś żyć. No to będziesz żył, ale ubożej, no. No ale ja muszę żyć, no jakoś na poziomie, proszę pana. No to będziesz żył na poziomie, kurwa, no żula spod sklepu, no. Nie leć chuja, Walter. Jak ci tam na imię? Jak ci na imię? Jackie Neptun. Dobra, jesteś skończony. A jak to? No, proszę pana. Ale... Proszę pana. Proszę pana. Tutaj, gdzie byliśmy, papiery załatwiliśmy.
Jackie Nepton, kurwa. Ładnie mnie zruchał. Ale poszedł i poszedł. Zobacz, jak wygląda teraz prawdziwy świat. Spraw to ile naprawdę. Dobra, dobrze się już czujesz, Mariachi? Gdzie on jest? Ty, ale krzycz Tiger. Siemano. Ten se siemanko, patrz, stanął se chłop na środku ulicy i se podchodzi i mówi siemanko. Chłopie, kurwa, co ty kurwa, robisz? Co ty odpierdalasz, powiedz mi? Przyszedłem, kurwa. Blokadę? Blokadę ulicy zaparkuj robisz? Ten samochód, może tutaj na parkingu, bo... blokujesz ruch. No. Nie, panowie. No. Jacy panowie dla ciebie? A no, w sumie panem jestem. No, żeby być panem, trzeba mieć wygląd i pieniądze. Ja się tu przyszedłem tutaj stwierdzić bardzo ważną rzecz. Dlaczego macie różne kolory aut? My mamy kolorowe. Pomarańczowy, żółty, jeden chuj. No właśnie, no wyglądacie... Każdy, nie wiem problemu. Każdy jest kurwa cwa... jak na streetie. Bo jak chcesz, to możemy cię w pazłotko zawinąć i do boksa spakować. Zawinąć to... Ty możesz mi kurwa mojego chuja do mordy. Dobra, nie szczekaj. Kurwa, kolejny czekoladson, zaraz go kurwa na pizdę leję. Jak nienawidzę taki, no. No, ja też. Charakterni. To jest chyba ekipa tego, jak on się nazywa. Na J ma, kurwa, wypadło mi z głowy. Dobra, muszę tą pracę zmienić, bo jest żałosna. Och, oni muszą mieć jakieś biuro, na pewno muszą mieć jakieś biuro. O, ten Jeffy to jest, no. Jeffy właśnie. Kurwa, chciałem to auto zawinąć. A tak jeszcze słyszałem na mieście, że najlepsza jest praca na kasetki. Ale to... To już tak wiesz. No, tak na boku. Dzięki, że ten motor odstawiłeś, bo to mój był, nie? Dzięki. A, to spoko.
Upierdoliłeś mi zderzak! Tak. 38 na... Pan zjedzie. No, duży... No, pobocze nie na skrzyżowanie. Mamy siąść? Dzień dobry, mój numer znak jest 196, dany Scofield. Czy jest znany panu powód zatrzymania? Nie? No, pewnie chcecie mi... Bez takich rzeczy. Proszę dać... No, żartowałem! Osobisty i prawo jazdy, proszę pana. Już szukam. Przeprowadźmy tą interwencję na spokojnie. Proszę nie przekręcać kluczyka i dać mi dowód osobisty. Dobrze, dziękuję bardzo. Pan Sergio, Don Puta. Proszę chwileczkę poczekać w pojeździe. No proszę. Zobaczcie, tutaj wszystko mi ujebaliście. Wszystko. Reflektory. Proszę wrócić. Reflektory. Oba reflektory. Jak tu spierdolić im? Kurwa mać. Co to się dzieje z tym samochodem, że on taki rozpieprzony jest? No bo policja we mnie wjechała. Tak nie do końca, bo on jest rozpieprzony z tyłu i silnik mu dymi, a pan przystopował. Bo ja jechałem prosto i policja akurat stała tak krzywo. I uderzyłem, bo ma niestety... Kurwa było, no. Może gdzieś wypadło. Ty no, kurwa, ciężko powiedzieć. Widzi pan tą rękę? Widzę tą rękę, proszę pana. To jest lewa. A to jest kurwa prawa, no. Nie zadawaj głupich pytań. Proszę się uspokoić, w przeciwnym razie będę musiał użyć siły. No pana, już... to ostrzeżenie było. Ja nie musiałem go odrazować. Niepotrzebnie, no nic mi się nie stało. Dobra, napaść na funkcjonariusza i nie bierz pana puta Madre jego lewą ręką i... prawą na... Dobrze, biorę pana tutaj za rękę. No i kogo wujek kurwa połował za młodu, ten pałuje na starość, czy jakoś tak. A w sumie to nie jest taka... rana, którą byśmy musieli chyba na obecną chwilę tutaj opatrzeć, nie? Tam ja mam twardy łeb. Dobra, wezmę tutaj pana za rękę i zawiedziemy pan do szpitala. Cześć, jaki? Poczekaj chwilę. Wezwij... Fire Department, po co masz pana tutaj... wchodzić? Czekaj. Wezwaj...
są na trójce czy na... Trzystrzech. Odjazd 30 tysięcy. I o samochód. To jest obok muzeum, jeśli kojarzycie. Dzięki Marcin, daj 10 gwiazdek. Dobra, ja założę już tutaj ten plaster, żeby mu ten łuk brwiowy nie krwawił, żeby krew nie spływała do oka. No ale ja nie mogłem uciec, bo odpaliłem silnik i mi stanął po dwóch metrach te auto. Ja im uciekałem, ja chciałem, jak ten kadet poszedł, to ja chciałem im odjechać samochodem, ale mi silnik się rozjechał. O kurczaki piecone, ajajaj, kam Maria. Siema. No, proszę sobie usiąść tutaj. Najlepiej jesteś. Od... Jest. Nie najeżdżę. Już! Tak, zgadzasz. Sprytny, chodź tu. Chodź. No. Jestem bez uprawnienia, tak to... napaść. Dobra, raz na funkcjonariusza, to przez pana policji. A ja. Dobra. Dobra, mam pomysł. Kręci się panu w głowie? Wychodzisz na solo i załatwiamy tych mężczyzn. Dobra. Nie, proszę pana, nie wychodzę na solo. No to jesteś pizda, kurwa, nie facet, pluje ci pod buty. Hop. Poszanowanie tutaj. No to pogadamy solo, proszę pana, na komendzie. Dzień dobry. A, na komendzie, kurwa. Tak, słucham. Co się tutaj są? Więc tak, no ten pan tutaj, pan z drogówki, stracił jaja. Dostał pało. Stracił jaja i trzeba mu przeszyć na solo. Ale nie chce wyjść. Dostał. A ja w międzyczasie dostałem pałą w czoło. No jeżeli będzie trzeba, no to trzeba się zgłosić po prostu. Nie no, a tak na serio, co panu cię tutaj dolega? Czy ma pan jakiś problem? Tutaj mężczyzna ma rozdział. Lewe buty. Prawe. Jeżeli pan przyjechał i założył okulary jednocześnie, kiedy pan... to wiadomo, nie będzie... będzie pan zbytnio zdjąć, o tak powiem. Ale widzę, że już sobie pan poradził. To życie jest przewrotne. No co, jedziemy na szpital, nie? No dobrze, tak, 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 tylko skończę tutaj zobaczyć. No tak pan skończy zobaczyć, no. No ten sprytny, nie wiem, ale don't heal. Nie zajmie się nim. Dobra. Dobrze, to tutaj pomogę panu tylko wsiąść do środka. Nie, no, dobra, dobra, spierdalamy, jedziemy, kurwa, jedź. Gazuj, gazuj. Gazuj, gazuj. Dawaj, dawaj. Spierdalamy. Jak ja mam spierniczać? Dawaj, 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 prawa, lewa, jedziemy, jedziemy. Dawaj, dawaj, tutaj ten. Szybko. Lewa, góra w dół, ale jak ja mam to zrobić, jak... No biegusiem, kurwa, jak najszybciej, no. Pier muszę zgłosić, dopiero wtedy mogę jechać. Dobra, nic tam nie... Zgłaszaj, no. Obezwładniłem was i tyle. 52 plus 20. Jedziemy się, nie boimy, no.
32 plus 2. Dawaj, bo nas będą gonić! No szybciusio! Prawdopodobnie tylko rozcięte łupkowy, nie widzę żadnych innych powikłań. System głodu? Nie wiem. Ale pan nie ale nawet mi nic nie powiedzieli, że pan jest zatrzymany, więc... No to dlatego ten... Nie ma tutaj sensu nic. Dobra, to ten, to pan mnie szybko na szpital. Pan mnie szybko na szpital, załatamy tą ranę i jedziemy. Dobrze. Nie no, na serio mówię, no skoro mi nic nie powiedzieli, no to po co? 52 plus 2, 10, 23. Dobrze. Jeszcze tutaj pana zaproszę na operacyjną. O kurwa, chyba laga mnie. Dobra. Jeszcze tutaj pana zaproszę na operacyjną. Skoro policja się w ogóle nie zainteresowała. Ta, dobrze, dobrze. Nie ma co się tu przejmować. Nie zainteresowali się to tyle. Moja strata, że tak powiem. Nie ma! Ten jak ładnie. Nie napisał. Muszę czekać na tego imbecyla. Wkurza mnie. Mam prawo jazdy, mam prawo jazdy. Brawo, butla. Dzień. Jak on się nazywa? Paruwa. Dobrze, jeszcze pan mi tutaj usiądzi. Pan się nie rozjebie tam na radiu, kurwa, że tu jestem, nie? Zamknięty. Sprawa jest. Pierw lekko tutaj. Przeczyszczę. Zapchał. Dobra. I powoli będziemy tu zatrzymać. Wezmę tylko. Wygrać na serwerze? Chirurgiczną. I tutaj raczej będą były kredy wystarczy. Tak, 3-4 szwy. Dobra, tutaj jeszcze. Tak, tak, no ja słucham tutaj. No to słuchaj. On musi wiedzieć po prostu co się dzieje tutaj. Dobra, macie pisać. Pistolet pożyczyć? Tak, na pewno my mamy pistolet. O, no to dobra, to pożyczysz, ja ci potem oddam. Pacyfistą przecież. A, to szkoda. No i to by było na tyle. Mnie akurat nie bili w szkole, to nie jestem. Dobra. Macie tu jakieś warzywne wtorki czy coś? Owocowe poniedziałki. A. Właśnie tak brzmi, jakbyś tutaj, jakby tu ciepło było. To tyle, co masz na powiedzieć. Dobra, to... Dzięki, Michał, za 100 gwiazdek. W sobie. Dobra, to ja spierdalam szybkim susem. Dobra, trzymajcie się, papa. Trzymajcie się. Bez buziaczków, bo może źle to zinterpretujecie z tymi warzywnymi wtorkami. No to jedziemy, trzymajcie. Chodźcie się, papa. Czołem. Kurwa. Oj, dziękuję. Dobra, trzeba jakieś zentorno znaleźć. Jeszcze patrona zjebałem. Zjebałeś? Co to znaczy? Chyba kupiłeś to, dziękuję bardzo. Jesteś w porządku.
No tak, tu samochodu przecież nie ma. No, muszę coś szybszego. Manekin. Europejskich. Sierżant Kate? Zrobiła okej. Pani Jamestown? Weź spocznij. Sekundkę. Funkcjonariusz? Tu, panie komendancie, panie Falkenberg. Słuchajcie, sprawa jest... Otwarty, sprawdź. Butle! Wybucha, on mi podkłada pod auto butle! Butle! Żeby pana, pani butla! Nie, na pewnie! Butle, zostawia, halo! Zgłoście, halo! Nie, no zobacz, no... No coś ten... No... Dobra, uważaj. Butla! No zobacz, czy możesz wejść, Widzisz? Mówiłem. Teraz mogę. A wyślesz na chwilę. Ej, pani... Dobra. Otóż samochód mam. Na łeb tutaj porobił Sergiusz. Kurwa, nie mam tych. Nie mam... Te światła awaryjne co są.
Gdzie tu się sygnalizacja? Powiedzcie tylko, że nie na numpadzie, bo nie mam numpada. Policjanci się bawili w tym, w nightclubie. A tu nie było żadnej interwencji, więc będzie, że rzeczywiście się bawili w nightclubie. Kurwa, gdzie ja ten? Ja to wysłałem, czy nie? Ja 2-3 sygnały? No nie działa mi. O. Nie wiem, jak dźwiękowe puścić. A... Rozumiem. A w ogóle to... O! Szybciutko. Poczekaj, poczekaj, bo i tak musimy go schować. Dobra. Alt 1, 2, 3, no nie działa. O, działa jednak. O, strzałka w górę. Panowie, pomoc, bo mnie żółci chcą zajebać. Tak! Panie. Czemu chcą cię zajebać, żółci? Opowiadaj tutaj fujowi. Starszy... Panie, wyglądasz mi pan na policjanta. Jestem starszy podporucznik Baobao. Tak? Mogę się z panem przejechać? Ale to będzie wycieczka w jedną stronę. Ale z klamkami z tyłu czy z przodu? W sensie z klamką... Masz pistolet? Na zewnątrz. Co pan na to? Masz pistolet czy nie? No mam. To daj. Jebany. Ale dziduj, dziduj. Ty żółty, chcesz go? O, kogo ja tu widzę, ty? To bierz go. Masz. Zajba, kurwa, nigdzie nie lecisz.
Gonimy chuja. LSPD, zatrzymaj się. Dobra, ja muszę pistolety znaleźć. To następny żółty samochód jest. Nie widzieć, nie będą chciał. No chyba z tymi żółtymi trzeba zagadać. Co ukośnik handlarz? A, trzeba tu coś, kurwa, jakiś sekretny kod wpisać. Tam muszę hasło zdobyć. Ogólnie to można poznać po tym, że wystarczy wiecie, jak macie tak jak macie Mek, kurwa. No, dostaję spazmów ten. Zapraszam na pobocie. Dobra, dobra. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie, z tej strony Sergio Dom Puta Madre. Mogę prosić o dowód? Oczywiście. Co? Bo mi radiowóz zabiorą. Kurwa, chciałem tego. Chciałem od niego wyłudzić pieniądze. Trzymie się pan. Na pobocze pan zjedzie, wyłączy pan się. Jak najbardziej, możesz kod 0 delegować się. Do widzenia. Używana. Tak? Pan na pobocze, wyłączy pan silnik w momencie. To niestety się nie wydarzy. 179 potrzebuje, co dwie jednostki jeszcze nie jest na wsparcie, na momencie 20. Nie wiem, jak tu picie sprawdzić. Jak się pić?
się sprawdza. A zakład, że się o mnie rozbije? Kurwa, szybkie są te motocykle. Dobra, jakiegoś YOLO trzeba zrobić. To co? Zachowuję odstępę. Przejmuję. Faktycznie już mnie nie ostrzega. Dobra, jak się chłop zatrzyma, to nie wysiadaj, bo chyba nie siada, tu nie osłania. Albo po prostu będzie uciekał. Pasy, ta pasy. Zatrzymaj pojazd, inaczej zostanie zepchnięty z drogi. Ostatnie ostrzeżenie.
Cały czas idziemy tylko 78 na cały ten. Chciałem go lekko spróbować, żeby będzie taka odpłać. Jak tam u nas skopie? Czekam na wasze 83. O, wsparcie kurwa jedzie. No dobrze, bo nie widzę cię na GPS-ie, także. Nie wiem, 4 jedziesz? Dobrze, jak będzie tutaj na jakichś mocnych gruzkach. Otóż tak. Nie wiedziałem, że wyskoczę tutaj. Dobra, poddamy mi się, bo chujowo. Nie, chujowo do wody uciekać. Ten. Nie mogę. O, jest na moim 20. Możecie podjechać. Dawajcie, dawajcie. Witam pana policjanta, co się wydarzyło? Plecami do mnie odwrócić. A dlaczego? Co się wydarzyło? Zarysztowany za porwanie radiowozu policyjnego. Co kurwa? No. Jakiego kurwa radiowozu? Tego, co się tam utopił, proszę pana.
Proszę się odwrócić i nie robić problemów. Ale co ma wisieć, nie utonie, tak? No właśnie, nie, niestety ratybus nie jest przewidziany do wisienia, także proszę się odwrócić, ręce... ...te za siebie. Totalnie nie wiem, o co chodzi, jak najbardziej tutaj, jak najbardziej, ale no, nie wiem, o co chodzi. Kurt Falkenberg, oznaki 122, zapraszam do ratywozu. Jaki ten, dobra, co? Kto? 122, Kurt Falkenberg. A, wracamy na dziewiątkę. Tak. Coś mi się sobie również... Dobra, powiem tak, ja pojadę ze Speedim na pałac, a ty ogarnij ten jego motocykl, dobra? Na pałac? Kurwa, co ja księżniczką jestem? A chce pan być? Jak się mam, jak nie będziecie ruchać, to nie, ale zobaczymy, no. Ty, no powiem wam, że was co się tu jest spodziewałem, tak siedzę, łowię sobie na ten, na spławik. Mówię, a zobacz, pod wodą Tery był na spławik wyłowił? Nie no. Nie wiem, o co chodzi, no. No dobra, 179 Speedy Gonzalez. Nie wiem, musicie mi tu przedstawić. No, oczywiście, że znam swoje prawa. Super, ma pan prawo zachować milczenie. Wszystko, co pan powie od tej pory, będzie już to przeciwko panu w sądzie. Ma pan prawo do odwołania, jeśli takie znajduje się do wyspy oraz z prawo do jednego telefonu nie trwającego dłużej niż 2,5 minuty wobec właściwie. Ale ogólnie to... Tak, najbardziej, tylko że sprawa wygląda następująco. Że ja sobie tam łowiłem i nagle widzę... Pod wodą. Wow. No tak, bo ja... No ja... A tego już... Pan nie pamięta, że tu w centrum miasta zatrzymałem pana, jak pan prowadził fake kontrolę, bo nie widzę pana na naszym radarze policyjnym. Jaką kontrolę? To jeszcze mi pistolet wisicie. Mhm, nawet dwa. A to ja, kurwa, no powiem tak, to... Dary, dary losu, jak Rynkowski śpiewał, to... To ja przyjmę Jezus, wszystkie. Złam tylko amerykańskiego country, proszę. A, to Richard, kurwa, Rynkowski. A country lubię pan. No ja też lubię. Bajek nie lubię. Jaki bajek? Na których bajki opowiada. A znasz taką bajkę, jak mnie tutaj pod domek podwieziecie i ciepłą kawuchę w termosie dacie, no. Ogólnie to odpieram panu drzwi. Pasy się tam zaklinowały, ale myślę, że już są okej. Okay. Zapraszam, głowa nisko. Super. I po schodkach na dół. Jak najbardziej. Pierwszy raz tu jest. Czekaj, ja panu drzwi nie otworzę, bo nosem raczej będzie ciężko. Nie chcę, żeby się panu coś stało. Zapraszam. Masz coś do picia? Tak, naturalnie, zaraz. Oj, no, zajebiście, kurwa. Jeszcze jakieś bułeczki, nie? Biegu się, bo ja nie lubię czekać. Cieplu się musi. Chodzi pan do celi twarzą do łóżek. Tak. Do mnie. Tak. O kurwa, ale kupa. Ty tu srałeś? Zarzuć to jakąś bułkę ze szwarzwaldzkiej. Widzę, zna pan te procedury, już pan się ustawia do krat. Ale ja tu pierwszy raz jestem, nie wiem, o co chodzi. Nigdy nie byłem zatrzymany.
nigdy? Nigdy ani razu. Ja jestem biznesmenem. Pracuję w transporcie. Jadę z frajerami i pakuję po morcie, nie? A proszę bardzo, podaję. Błyszka, no. Woda. No i tam... To pokażę. No to się pan trochę... To się pan trochę odsunie, bo mi pan jeszcze zabierze z ręki. Naturalnie. No to proszę. Tak o. Super. Panie Sergio, do odwrotu matry. Dziękuję, może pan schować dowód. No. Ja panu pomogę, pan otworzy drzwi. Przestrzelę panu koło. O matko. Koniecznie, no bo to jest cela, żeby siedzieć w środku, a nie wychodzić z niej na zewnątrz. Ja potrzebuję zaczerpnąć świeżego powietrza. No to trudno, no. Nie poradzę. Nic na to. Jakie kurwa, na co się wkurwiłem? Nic nowego. Ja znam podaję. Bo muszę chyba kurwa po Buciana zadzwonić, bo ja nie dysponuję taką kwotą. To pan, pobierzemy panu z konta, to się nie przejmujesz. No, jakby tyle tam było, to może by pan pobrał. Nie ruszę. Proszę bardzo, 2,5 minuty przez start. No! Tam! Matkę, tak, tak, nie, matki nie. Nie, jednemu tak, drugiemu nie, to sobie wybierz. Tak porwać, dokładnie, no. Super. No to buziaczki, no. I psa jeszcze możesz wyruchać. Zoofilu. No, to trzymaj się, no pytasz. Adwokat nie może przyjść, niestety, taka tu sytuacja. No, tak mi... się wydaje właśnie. Telefonik sobie pan zatrzymuje kartę SIM tutaj dla mnie, poproszę. Dobra, sprawa wygląda następująco, bo ja... Ja tu muszę ponegocjować trochę. Kartę SIM poproszę. Żeby pan tam pornosów nie ściągał, czy coś? Kartę SIM. Finansowej, nie? Co wy na to? No tak się składa, proszę pana, że na szczęście dla pana bankowość działa w ten sposób, nawet panu na minutę.
skąd odrzucono. No ale właśnie na tym polega moje dobre samopoczucie, żeby nie mieć na minusie. No to niestety... Bardzo mi przykro, ale nasze dobre samopoczucie polega na tym, że nie kradną nam ludzie radiowozu. Ale gdzie ja ukradłem radiowóz? Gdzie go niby ukradłem? Pod komendą. A to ci kurwa, żeś mieszek ze mnie. No. Nie, ogólnie uważam, że nie macie racji, ale ja jako człowiek miłosierny jestem w stanie wam wybaczyć. Bóg ma was w opiece, a Bogiem jestem ja. 1500... Aha. ...1515 miesięcy i nawet... Nie wiem. Potrzebuje pan pomocy psychologa? Psychiatry? No ogólnie jest popadłem do... Jest Boga tutaj. Generalnie, coś takiego istnieje. Dobra, to... ...z tripteaserkami. Nie, on tak ma normalnie. I... pij alkohol na służbie. Straszne rzeczy. Jak się nazywa ten? O, wyszło szydło z worka. Jak się nazywa ten funkcjonariusz? A, to tutaj ten. Najpierw tutaj poproszę lidlowską promocję na wyrok, a potem porozmawiamy. No dobra, to może po prostu ja se następnym razem pojadę do tej wanilii, poszukam tego policjanta, skoro nie znamy informacji, jak się nazywa i jedziemy dalej. Powiem tak, jak mi nie obniżycie tutaj nic, jutro jestem w Los Santos News i macie wszystkie zdjęcia i informacje odnośnie tego. No dobra, nie ma problemu. Nie obniżymy nic, to wtedy mamy zdjęcia, tak? No to albo jest deal, albo deala nie ma. Dobra, no. Ten ma... 13 na 5. Coś mi ten głos kurwa mówi, że to jest jeden z policjantów, który kiedyś grał na wyspie. Tylko nie pamiętam, jak się nazywa. Jest strasznie na mnie cięty. Być może nie. Być może nie. No nic. Kurwa, nawet to 10% nie zjechać wyroku, to też kurwa chujnia, nie? Ała, Tom, halo, halo. Słyszysz mnie? Trochę chujnia. Tam nie słyszysz. Tam. Kurwa, co pana powiem? Bo nikt sobie nie skacze. Co pan kurwa? Tom, halo. No jest kurwa trochę patole. Może pani poda madę. Karta SIM zostanie panu oddana przy wyjściu z jamy. Telefon może pan zachować. Więzienia internetu nie ma. Że jeśli pan pracuje... na tym winiarzu, no. Tam gdzieś, to myślę, że tymczasowe prawo jazdy mogą panu wydać za współpracą. Bo ta białowłosa kobieta nie potrafi... ...piła auta zamknąć i chciałam pokazać, że jest otwarte. No dobra, no to mam pokazać i zasadniczo... No ale ja chciałem, żeby się nauczyła, żeby się uczyła na błędach, tak? Potem nawet napisałem na Twitterze, że wymienię ten radiowóz za pistolet. Nie no, no serio napisałem, tylko nikt się nie zgłosił, no.
A potem się jacyś motocykliści, kurwa, do mnie dojebali i... I to już była... Co ty kurwa? Pastelny przyjąłeś! Witam. Jak ten panu dziennik mija? Wybitnie. Sekundy. Na pewno tak jest. No, coś tak czuję. No. Ten. Ogólnie ten. Lepiej tak niż kurwa. Przynajmniej jest charakterny względem swojej postaci i tyle. Wydaje mi się, że ja wiem kto to jest. Bo albo go ze strefy typa kojarzę, bo ja go po głosie kojarzę, albo ja go na whiteliście tutaj. Na strefie, kurwa, na whiteliście, na strefie. Tutaj z nim grałem. Ja ci tyle, nie? Dlaczego on łączy stare RP z nowym? Przecież jesteś nowy, a on z góry już wie co jak. No bo mi się, jak ja dobrze myślę, kto to jest, to jest ziomek, z którym po prostu ja się... Ja się kojarzę, nie? Więc no. No, ale wiecie, takie... Może przenoszenie historii... ...na strefie. Ja nie wiem, jednym... Bo ja go po głosie kojarzę. Ale... W porządku jestem policjant.
Znaczy, historii zazwyczaj się nie przenosi. Ja nie wiem, jak tutaj jest to skonstruowane. Ale no zazwyczaj to, że kogoś znasz, no to go znasz, nie? Ma być. Też mi się podobało to, że ziomek, który się wypierdolił na motorze, już nie ten. Ja nie, on... on chyba BW nie miał. Chyba BW nie miał, chyba. Ale też było w porządku to, że wypierdolił się na motorze. Ja też wychodzę z takiego założenia, że... Bo to nie ma sensu. Jeśli 10 rady wozów goni jedno auto i ktoś tam dzwona przypierdoli miesiące i ma auto się rozjebie. I no to jest logiczne, że nawet jak będą po kolei się wypierdalać, to każdy ten naprawi auto i dołączy do pościgu. I właśnie na zasadzie przypierdoliłeś tyle, bądź na tyle hajsu. Więc no. Czy ma pracę w więzieniu? Wiesz co, skrypt z więzienia. Żeby dwa razy mniejsze wyroki dawała, jak jedna sekunda trwa dwie sekundy. Ja zaraz napiszę. Wyślij wiadomość. Dzisiaj popsuła.
Na czym ty, Mateusz, piszesz? Jak tam po trzy razy wchodzą, jak mi mówią, że za 24 mają wbić. Nie rozumiem. No dobra, to napiszę tutaj. Trzeba te auta tu jakoś załatwić, żeby ich więcej było. Siema, Epiline. Co tam u ciebie? Jaki masz mikrofon i słuchawki? Nie wiem, jak się nazywa mikrofon, a słuchawki mam Arctisy 7. Zarób na auto. Ty, pojadę do tego, do salonu. Zaraz policzymy, ile pieniędzy potrzeba na ten, na auto. Klawiatura, bo ta klawiatura się zalała piciem, wiesz? Nie chce mi się jej czyścić. Musiałbym ją całą, kurwa, rozkleić. Znaczy, rozkręcić. Kurwa, najgorsze jest to, że mam ten, że mam minus w banku. 4000, kurwa mać.
Nie, mila na godzinę można zarobić. Niedużo.